Rękawica Nieskończoności to jeden z najpotężniejszych artefaktów, jakie widzieliśmy w MCU. Nic więc dziwnego, że była powodem całego tego rabanu w Infinity War i Avengers Endgame. W Infinity War Thanos za pomocą uzupełnionej Rękawicy Nieskończoności pstryknął nią, tym samym wymazując połowę istnień w całym kosmosie. Avengers Endgame to próba odwrócenia tego pstryknięcia. Najpierw Hulk pstryknął nanorękawicą stworzoną m.in. przez Tony'ego Starka, odwracając to, co zrobił Thanos w Infinity War. Następnie pod koniec Avengers Endgame Tony Stark pstryknął kolejny raz, wymazując Thanosa i jego armię z powierzchni Ziemi. Niestety Iron Man zginął podczas tego pstryknięcia. Avengers Endgame działo się w 2023, no więc zacząłem się zastanawiać, kto jeszcze z dotychczasowych bohaterów, którzy pojawili się w MCU do tej pory, mogliby pstryknąć rękawicą nieskończoności i przeżyć, tym samym zostawiając Ironmana w MCU. Na karcie społeczność zadałem wam podobne pytania i powiem wam, że niektóre odpowiedzi naprawdę mnie zaskoczyły, ale do rzeczy. Oto moja lista. Na początku jest oczywiście Iron Man, który no niestety nie jest już wśród nas. Drugą postacią jest Hulk, który pstryknął i przeżył. Tak więc wiemy, że Hulk na pewno byłby zdolny do pstryknięcia zamiast Tony'ego Starka. Kolejnymi postaciami, które przyszły mi do głowy, to Steve Rogers i Bucky Barnes. Steve Rogers był małym chuderlakiem, jednak po zażyciu serum superżołnierza stał się super silny, super szybki i super wytrzymały. W Infinity War nawet zdołał przez chwilę powstrzymać Thanosa. Wydaje mi się, że dzięki serum byłby w stanie przeżyć pstryknięcie. Kolejną postacią byłby Bucky Barnes, który również jest superżołnierzem, ale jego serum superżołnierza jest z Hydry, tak więc prawdopodobnie jest troszeczkę mocniejsze. Dodatkowo Bucky Barnes ma rękę z vibranium, co dodatkowo powinno zwiększyć jego szanse na przetrwanie. Oczywiście skoro Hulk pstryknął i przeżył, no to na tej liście nie mogło zabraknąć Jennifer Walters, czyli She-Hulk. Jest to kuzynka Bruce'a Bannera, która wygląda na to, że jest bardziej ogarnięta w byciu Hulkiem niż sam Bruce Banner. Podczas pierwszej przemiany nie straciła swojej ludzkiej świadomości, no i wygląda na to, że podczas sekwencji treningu z Bruce'em Bannerem wszystko robiła lepiej. Tak więc skoro Hulk przeżył, no to ona również powinna przeżyć. Adam Warlock to postać, która miała pojawić się w Strażnikach Galaktyki 2, jednak wyszło jak wyszło. W Strażnikach Galaktyki 3 James Gunn w końcu pokazał nam Adama Warlocka, który jest według suwerennych postacią idealną, mimo że nadal jest dzieckiem i uczy się swoich mocy. Wydaje mi się, że Adam Warlock byłby w stanie bez problemu pstryknąć nanorękawicą nieskończoności, tym samym robiąc to, co zrobił Tony Stark. W komiksach wydawnictwa Marvel Adam Warlock był bardzo ważną częścią w walce z Thanosem. W pewnym momencie nawet dzierżył rękawicę nieskończoności z wszystkimi kamieniami. No i teraz przechodzimy do tych naprawdę mocnych postaci, które w 100% przetrwałyby pstryknięcie. Pierwszą z nich jest Bóg Piorunów, czyli Thor. Pokazał nam w Infinity War i Endgame, że naprawdę ma w sobie tą moc. Podczas Infinity War przyjął na siebie moc ginącej gwiazdy, tak aby Eitiri mógł stworzyć Stormbreakera, tak więc Thor ma siłę, jednak nie ma siły mentalnej. Thor był załamany po Infinity War tym, że nie zabił Thanosa, tak więc wydaje mi się, że mimo iż by przeżył, nie jest to idealna postać, aby użyła nanorękawicy. Dalej mamy Kapitan Marvel, czyli Carol Danvers, która swoje moce zyskała właśnie dzięki jednemu z kamieni nieskończoności. Jej super siła, super szybkość i moc absorbowania energii kinetycznej jest idealna. Wydaje mi się, że bez problemu przetrwałaby pstryknięcie nanorękawicą nieskończoności. Jedna z najnowszych postaci, która pojawiła się w MCU, to córka Talosa, Gaia, która no naprawdę zyskała gigantyczne moce dzięki The Harvest, które zostało wprowadzone właśnie w Secret Invasion. Dzięki Harvest Gaia zyskała moce większości superbohaterów z MCU, tak więc jest to moim zdaniem tak zwany no-brainer, aby to właśnie ona pstryknęła rękawicą nieskończoności, wymazując Thanosa i jego armię. Scarlet Witch jest kolejną postacią, która bez problemu poradziłaby sobie z pstryknięciem. W Avengers Age of Ultron, kiedy została wprowadzona, nie była jakąś super gigantycznie potężną postacią, jednak w Avengers Endgame to, co pokazała,
było naprawdę imponujące. W pewnym momencie Endgame miała okazję zabić Thanosa, tym samym nawet nie uraniając kropli potu, tak więc wydaje mi się, że jest ona jedną z najlepszych postaci, które mogłyby i przeżyłyby pstryknięcie nanorękawicą. W końcu w Avengers Infinity War zniszczyła jeden z kamieni nieskończoności jedną ręką, drugą ręką powstrzymywała Thanosa, tak więc naprawdę ma w sobie moc. Zanim przedstawię wam według mnie najlepszą postać do pstryknięcia rękawicą nieskończoności zamiast Ironmana, mam dla was coś specjalnego. Dzięki najnowszej kolekcji wydawnictwa DeAcostini możesz zdobyć jedną z najstraszniejszych broni w całym uniwersum Marvela. Jest to wyjątkowa kolekcja na licencji Marvela, dzięki której zbudujesz krok po kroku i część po części najpotężniejszy artefakt z uniwersum Marvela w skali 1:1. Najlepszy w tym zestawie jest fakt, iż rękawica zrobiona jest z metalu, więc robi przeogromne wrażenie. Widziałem ją w całej okazałości na własne oczy w Madrycie i szczerze wam zazdroszczę, że będziecie mogli ją zbudować dla siebie. Jest to idealna replika rękawicy z Infinity War o wysokości aż 73 cm, więc nikt nie przejdzie obok niej obojętnie. Zamawiajcie klikając w specjalny link w opisie oraz wpisując kod promocyjny widoczny na ekranie. Prezenty w prenumeracie również robią wrażenie. Plakaty filmowe, czapka, kubek, koszulka, a za płatność kartą lub PayPalem otrzymacie kolejną rękawicę, tym razem w skali 1:6. A teraz wróćmy do ostatniej, najlepszej postaci, która bez trudu przetrwałaby pstryknięcie nanorękawicą nieskończoności. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale najlepszym kandydatem do pstryknięcia byłby Vision. Vision został stworzony w Avengers Age of Ultron. Jest to ciało zbudowane z vibranium ze świadomością Ultrona i Jarvisa. Biorąc to pod uwagę, byłby idealnym kandydatem i bez żadnego problemu mógłby pstryknąć nanorękawicą zrobioną przez Tony'ego Starka. Oczywiście jest jeden problem, ponieważ w Infinity War został sproszkowany, ale tutaj nie o to chodzi. Załóżmy, że żyłby podczas wydarzeń w Avengers Endgame. Jego ciało bez problemu przyjęłoby moc wszystkich kamieni nieskończoności, a nawet jeżeli zostałoby zniszczone, no to jest to syntetyczne ciało, które mogłoby zostać odbudowane. Jest tylko jeden maluteńki problem. Vision napędzany jest siłą jednego z kamieni nieskończoności, a więc albo nie mógłby po prostu fizycznie nią pstryknąć, bo go by nie było, albo rękawica nieskończoności nie byłaby kompletna. Istnieje jeszcze w MCU biały Vision, który już nie jest napędzany za pomocą mocy kamienia nieskończoności. Tak więc co z nim? Wydaje mi się, że jest on jeszcze lepszym kandydatem, jednakże do użycia rękawicy nieskończoności potrzebna jest dusza. Potrzebny jest pewien koncept, którego biały Vision jeszcze nie ma. Wszak w serialu biały Vision powiedział, że jeszcze nie odkrył, kim tak naprawdę jest i musi przejść tą drogę sam. Jednakże musicie przyznać, że Vision lub biały Vision byliby chyba idealnymi kandydatami do pstryknięcia rękawicą. A wy macie jeszcze jakichś innych kandydatów? Dajcie mi znać tam, gdzie zwykle.